Drodzy członkowie Europejskiego Komitetu Regionów, praca nad opinią dotyczącą inwestowania w młodzież Europy i Europejski Korpus Solidarności należała do przyjemnych. Mam nadzieję, że nie podzieli tak bardzo nas, tym bardziej, że dotyczy przyszłości Europy, przyszłości, jaką będą stanowili młodzi Europejczycy. Pragnę serdecznie podziękować za wniesione przez Was wszystkich poprawki do mojej opinii. Poprzez ich wniesienie wzbogaciliście przygotowaną przeze mnie opinię dotyczącą europejskiej młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności. Bez wątpienia przyczyniliście się Państwo do lepszego stanowienia prawa w Unii Europejskiej. W poprawkach sprawozdawcy uwzględniłem wiele z Państwa komentarzy. Zawierają one szereg kompromisów i mam nadzieję, że znajdą one poparcie wśród reprezentantów władz lokalnych, jak i regionalnych. Chciałbym odnotować na wstępie, iż cel Komisji, który polega na wzmocnieniu obywatelskiego uczestnictwa młodzieży, jest jak najbardziej pozytywny. Wniosek dotyczący stworzenia Korpusu Solidarności jest w szczególności bardzo pozytywnym krokiem naprzód w próbach poradzenia sobie z faktem, iż prawie 3 na 5 młodych ludzi uważa, że są wykluczeni z życia gospodarczego i życia społecznego. Również mówimy tu o problemach dotyczących życia demokratycznego. Pozytywnym jest także to, że Komisja zaproponowała, aby wykorzystać tę okazję do wzmocnienia solidarności, która jest potrzebna w tej chwili naszym społecznościom. W celach takich jak właśnie zapewnienie wyżywienia, zakwaterowanie osobom bezdomnym, czyszczenie lasów, wspieranie regionów dotkniętych klęskami żywiołowymi, czy także pomoc w integracji uchodźców. Istnieje jednak kilka kwestii, których naszym zdaniem brak we wniosku Komisji. Wyłoniliśmy je między innymi z dużego forum, w którym miałem zaszczyt uczestniczyć dzięki Komisji Europejskiej, spotkanie z interesariuszami, które zorganizowaliśmy w ramach Komitetu Regionów dzięki sekretariatowi Komisji SEDEK, a także mojej grupy politycznej. Są one następujące. Po pierwsze, musimy pamiętać, że jest to sprawa o charakterze lokalnym. Samorząd jest najważniejszym źródłem lokalnych usług publicznych. W związku z tym, gdy nasza młodzież poprzez Korpus Solidarności udzielałaby pomocy bezdomnym lub pomagała w kwestiach środowiskowych czy reagowania na klęski żywiołowe, pracowałaby w obszarze kompetencji właśnie samorządowych. Ponadto musimy pamiętać, że znaczna większość wolontariatu ma miejsce zazwyczaj na szczeblu lokalnym. Lokalnych potrzeb to też Europejski Korpus Solidarności powinien również przyczyniać się do tych działań w ramach wolontariatu za pośrednictwem m.in. staży, przyuczania do zawodu oraz pracy w sektorze w ramach właśnie Solidarności. Lokalny wymiar ten musi znaleźć wyraźne odzwierciedlenie w Korpusie Solidarności pod względem jego konstrukcji, aby była jasna i klarowna. Byłbym nawet skłonny stwierdzić, iż potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych powinny być ważnym kryterium przy określaniu kwalifikowalności projektów solidarnościowych. Proponowane Korpusy Solidarności muszą mieć silne zabarwienie lokalne i terytorialne, jak to często nazywamy w kręgach Unii Europejskiej. Poziom decentralizacji inicjatyw określi, w jaki sposób Korpusy Solidarności będą efektywne w praktyce. Po drugie, Korpusów Solidarności nie należy postrzegać jedynie jako narzędzie dla kogoś w jednej części Europy do pracy w jego innej części, lecz również jako narzędzie umożliwiające naszej młodzieży przyczynić się do pomocy społeczności lokalnej, z której są powiązane, z której pochodzą. Niektóre z nich mogą na przykład chcieć skorzystać z Korpusów Solidarności w celu wolontariatu w ich rodzinnym mieście i nie powinno być to w żaden sposób odradzane. Po trzecie, pragnę podkreślić, że te dwa aspekty Korpusów Solidarności, wolontariat i praca, są uzupełniające, lecz powinny być wyraźnie oddzielone. Praca w ramach wolontariatu i pracy zarobkowej to dwie zupełnie odrębne rzeczy i powinniśmy dokonać tego rozróżnienia wyraźnie w naszych komunikatach. Wreszcie, co nie mniej ważne, chciałbym zwrócić uwagę na potrzebę włączenia sektora prywatnego w opracowanie i finansowanie Korpusów Solidarności. Jeżeli Korpus Solidarności w jej formach mają działać jako narzędzie, aby pomóc w lepszej integracji młodzieży w Europie, w życiu gospodarczym, to konieczne jest również zaangażowanie głównych podmiotów gospodarczych. W naszym społeczeństwie przede wszystkim, żeby walczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi. Korpusy Solidarności mają umożliwić młodzieży rozwijanie swych umiejętności, a współpraca z sektorem prywatnym mogłaby umożliwić lepsze dopasowanie tych umiejętności
do potrzeb rynku, aby były trafne, aby celowały w potrzebę rynku. Zaangażowanie sektora prywatnego umożliwiłoby Korpusom Solidarności działać skutecznie jako narzędzie służące rozwiązywaniu problemów bezrobocia właśnie wśród młodych ludzi naszych krajów. Kończąc, pragnę jeszcze raz podkreślić, iż my właśnie jako władze lokalne, władze regionalne popieramy ideę Korpusu Solidarności w całej rozciągłości. Korpus Solidarności przyczynią się do umożliwienia młodym ludziom bycia aktywnymi członkami naszego społeczeństwa, pomagając właśnie społecznościom w swych lokalnych społeczeństwach, realizując i wychodząc naprzeciw potrzebom tych lokalnych społeczności. Dziękując Państwu za uwagę, chciałbym podziękować mojemu ekspertowi, panu profesorowi Grzegorzowi Górskiemu, który nie może dzisiaj być ze mną ze względów na sprawy osobiste, podziękować z całego serca Komisji SEDEK, która wspierała mnie na każdym etapie mojej pracy. Dziękuję całemu biuru i europejskim konserwatystom, reformatorom. Dziękuję Newie, Jacobo i całemu zespołowi za wielką pracę, którą włożyli w tą opinię. Dziękuję wszystkim grupom politycznym za zabranie aktywnego udziału w dyskusjach nad opinią podczas Komisji SEDEK. To był bardzo ważny głos, na pewno usprawnił, a także polepszył całokształt tej opinii. Pragnę podziękować Państwu za uwagę. Skierować mogę jedyny apel, abyśmy pracowali wspólnie dla młodych ludzi w ich wysiłkach na rzecz osiągnięcia lepszej przyszłości dla Europy pełnej solidarności. Dziękuję bardzo.